Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Uroczystość zesłania Ducha Świętego jest pamiątką pierwszej pięćdziesiątnicy w dziejach Kościoła. Jest pamiątką narodzin Kościoła. 50. dnia po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego Duch wstępuje na uczniów zebranych w Wieczerniku, aby z gromadki przestraszonych ludzi uczynić heroldów dobrej nowiny. Duch Święty kontynuuje misję Chrystusa, kierując założonym przez Niego Kościołem. Utwierdza uczniów Jezusa w wierze i rozpala ich wzajemną miłość. Paraklet jest wszystkim. Bez Jego działania nie ma sakramentów Kościoła, nie ma łaski i uświęcenia wiernych. Bez Jego natchnienia nie ma Biblii i nasze życie staje się nieczytelne. Bez Niego nie potrafimy się nawet modlić do Boga, bo to właśnie Duch Święty przychodzi z pomocą w naszej słabości. Wyłącznie dzięki Jego pomocy możemy szczerze wyznawać wiarę, że Jezus jest naszym Panem. Duch Święty jest największym darem, jaki mógł udzielić nam Bóg. Duch jest darem, a jednocześnie jest dawcą darów. Prośmy dziś Ojca w imię Jezusa Chrystusa o Ducha Bożego, aby w nas zamieszkał i nami kierował, aby nas oczyszczał z grzechów i uświęcał. Wszystko, kim jesteśmy i kim będziemy, jest w mocy Ducha. Jego pragnijmy i Jemu się poddajmy.